Pani Marszałek, Wysoka Izbo, poprosiłem o głos ze względu na szczególnie dobre relacje w czasie poprzedniej kadencji, kiedy byłem premierem, z szefową UKE panią Anną Strzeżyńską. Kiedy rozpoczynaliśmy współpracę, ona już wtedy była szefem UKE, a ja dopiero zaczynałem swoją pracę w 2007 roku jako nowy premier. Rozmawialiśmy długo i pani Anna Strzeżyńska uzyskała ode mnie wtedy pełną gwarancję pracy przez całą kadencję przy zachowaniu jej pełnej niezależności i pani prezes wiedziała, że w każdej chwili, nie musiała zresztą na szczęście z tego nadmiernie korzystać, będzie mogła liczyć na wsparcie, na moje wsparcie jako premiera, gdyby kiedykolwiek czuła się naciskana przez jakąkolwiek instytucję państwową. I bardzo solidnie i w imponującym wymiarze z tej niezależności dzięki swojemu charakterowi korzystała przez całą kadencję. Także publicznie dawałem wyraz wielokrotnie, że wybrana na 5-letnią kadencję pani prezes będzie cieszyła się pełnym wsparciem ze strony premiera, tak długo jak ja będę o tym decydował. W maju zakończyła się kadencja. Odrzucam absurdalne słowa przedstawiciela ruchu Palikota o tym, że jest rzeczą zaskakującą, że teraz nagle jest odwoływana. W maju zakończyła się kadencja. Lata temu podjęto w tej Izbie decyzję, że premier polskiego rządu odgrywa rolę wiodącą przy mianowaniu szefa UKE. Jako tylko premier ma prawo wnioskować, kiedyś mianować, a teraz dzięki zmianie wnioskować do Wysokiej Izby o zmianę. Był więc w rozumieniu ustawodawcy jakiś poważny powód, dla którego tak, a nie inaczej usadowiono pozycję tego regulatora. Dlaczego po upływie kadencji w maju nie podjąłem od razu takiej decyzji? Ponieważ uznałem za rzecz oczywistą i powiedziałbym taką z gruntu przyzwoitą, że skoro za kilka miesięcy są wybory, nie wiadomo, kto będzie nowym premierem, a to premier ma możliwość wnioskowania do Wysokiej Izby o zmianę na tym stanowisku, więc dlatego powstrzymywałem się z tą decyzją do tego czasu. Nie rozumiem reakcji pana posła Piechy, który wykrzykuje jakieś dziwne, egzotyczne hasła w tej chwili, ponieważ jak państwo wiecie, w maju mój rząd dysponował wsparciem większości i nie byłoby żadnego problemu, aby wówczas podjąć tę decyzję i nie miałem żadnej pewności, że taką większość będzie nowy rząd dysponował po wyborach. W sprawie akta chcę powiedzieć i oczywiście sprawdzę to w każdym szczególe, żeby nie było wątpliwości, bo podkreślam jeszcze raz, wyjątkowo wysoko cenię sobie te 5 lat współpracy z panią Anną Strzeżyńską. Nikt nie jest bez wad, nikt z nas nie, przez długie lata pracując, nie jest wolny od błędów. W tym regulatorze taka osobista, mocna pozycja, ale równocześnie gwarancja, że nie wpada się w rutynę, też są bardzo ważne. W sprawie akta nie otrzymałem żadnego sygnału od pani prezes UKE, nie licząc ostatnich kilkudziesięciu godzin, kiedy już sprawa nabrała charakteru bardzo powszechnego. Więc jeśli możemy mieć zastrzeżenia do działania różnych instytucji, że nie wyczuły wrażliwości tematu, nie mówię o konkretnych zapisach, ale wrażliwości i możliwych emocji, które wokół akta się gromadzą, to muszę powiedzieć, nikt tutaj nie jest bez winy. Nie czułem się przez panią prezes UKE jakoś szczególnie uprzedzany o wątpliwościach związanych z akta. Nie chcę więcej na ten temat mówić, bo wolałbym dzisiaj mówić wyłącznie dobrze i mam powody mówić wyłącznie dobrze o pani Annie Strzeżyńskiej. Jeszcze raz składam jej osobiste, serdeczne, gorące gratulacje za te 5 lat. Gdybym miał choćby najmniejszą wątpliwość, że nasza kandydatka nie spełniałaby swoich obowiązków równie dobrze jak pani Anna Strzeżyńska, nie proponowałbym tej osoby. Mam pełne przekonanie, że będzie wypełniała standardy zarówno merytoryczne, jak i osobistej i urzędowej niezależności od instytucji, od wszystkich instytucji, nie mówiąc już o firmach działających na tym rynku. Moje rozpoznanie, znam także panią Magdę Gaj, od kilka lat współpracujemy i także dla mnie
źródłem frustracji nieraz był poziom niezależności, jaki prezentowała również wobec moich opinii. Chciałbym także sprostować, poseł Mularczyk zdaje się pozwolił sobie na sugestię niezgodną z prawdą, jakoby te 5 lat kadencji pani Anny Strażyńskiej w czasie, kiedy ja byłem premierem, obfitowało w jakieś różnice zdań czy konflikty między jej urzędem i samą panią prezes, a mną czy moim rządem. Nie było takich sytuacji. Działaliśmy w wyjątkowej zgodzie. Wtedy, kiedy pani Anna Strażyńska występowała z wnioskami czy z działaniami przeciwko jakimś grupom interesów i wymagała wsparcia, otrzymywała te wsparcie. Zawsze i bez wyjątku. Także tego typu sugestie czy słowa są bezzasadne, żeby nie powiedzieć mocniej. Jeszcze raz chciałem podziękować ustępującej pani prezes i życzyć wszystkiego dobrego. Mam nadzieję po głosowaniu Wysokiej Izby nowej pani prezes. Dziękuję.